dobre informacje dla wszystkich wypoczywających nad morzem. I nie tylko, już od jutra wraca lato. Będzie więcej słońca i wyższe temperatury. Małgorzata Ruszek, sprawdźmy, co dokładnie przyniosą najbliższe godziny. Pomorze dostaje się pod wpływ wyżu z zachodu. Wyż początkowo obejmujący Francję i Niemcy jutro połączy się z układem wysokiego ciśnienia z nad Rosji. Jego centrum, zamykające się nad Bałtykiem, będzie gwarancją ciepłej, słonecznej aury na pozostałą część tygodnia. Zacznie napływać cieplejsze powietrze z południa. W nocy początkowo będzie jeszcze pochmurnie, ale stopniowo będzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń, choć nad ranem lokalnie zrobi się mglisto. Powie słaby i umiarkowany wiatr, temperatura od 10 do maksymalnie 12-13 stopni nad samym morzem. Teraz w Gdańsku barometry wskazują 1013 hektopaskali i ciśnienie rośnie, co zwiastuje dobrą pogodę. Jutro do południa będzie jeszcze pochmurnie, ale po południu wyjrzy słońce i niebo może być nawet bezchmurne. Z zachodu wiać będzie słaby wiatr. Na termometrach jeszcze jutro raczej umiarkowane wartości od 19 do maksymalnie 23 stopni w Kościerzynie i w okolicach Człuchowa. Ciśnienie będzie dalej rosnąć. Spójrzmy jeszcze na Bałtyk. W nocy wiatr północno-zachodni, wiać będzie do 4 stopni w skali Beauforta. Jutro wiać będzie z zachodu trochę słabiej. Do 3 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za uwagę, życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.